zmieszanie wszystkich składników jest niezwykle ważne, więc pracownicy nieustannie przecinają płaty. Nie została jeszcze zawulkanizowana, więc jest miękka. Ekstruder formuje z niej walce o długości metra i średnicy 7 cm, czyli idealnej średnicy krążka. Kolejne urządzenie tnie walce gumy na 39 plastów o grubości 28 mm. Nazywa się je formami wstępnymi.